Hej wszystkim, z tej strony Soła, to jest Pole Bitwy 3. I jedziemy na wesoło. W poprzednim odcinku byliśmy na tej samej mapie, tylko z drugiej strony. Czyli właściwie przeszliśmy ją całą, bo teraz widzę, że to były punkty początkowe, te, które żeśmy tam mieli. Oh, fuck! Tak to jest, wlazłem na Facebooka, zacząłem z jogurtem rozmawiać, kurde, już nam punkty podkładają. Ach! Boże święty. Tam trzeba na skałki wejść, wiecie, fajniej się z tych skałek zabija, tylko trzeba najpierw tam... Kurde, niech ktoś kampi na to przejście, bo... patrzcie ilu ich biegnie, no. Boże, taki łatwy celu, zbiegają tylko z tej... Ustawić się gdzieś z boku, niech ja się gdzieś z boku ustawię, to ich będę zabijał. Tylko, że oni nam zaraz drugi punkt strzelą i tyle. A, już w dupie z takim czymś. Fuck! Jeszcze ten kurde helikopterem lata i wszystkich zabija. Nic, wezmę Enga, będę przez całą grę kurde Engiem znowu cisnął. Odbiór. Gdzie ten helikopter? Niech go ktoś oznaczy. Wrogi śmigłowiec w pobliżu waszej pozycji. Odbiór. Dobra, dostał. Haha, i rozwalony. Unieruchomienie pojazdu. Wydaje mi się, że spadną. Szkoda, że mnie... O, zabiłem ich. Dobra. Szkoda, że mnie snajper zabił. Szkoda, że mnie snajper zabił, ale helikoptera przynajmniej nie ma, to jest ważne. Kurde, helikopter. Ciekaw jestem, na ile mi się uda tutaj. A, jeden ticket dla nas. Kurde, zaznaczyłem. Ciekaw jestem, czy nasi się skapną, że od tyłu motor wjeżdża. Trochę jest to kamperska mapa, musicie przyznać, ale z drugiej strony jest też szansa przedostać się do wroga i go tam ładnie załatwić. To nie jest do końca tak z tym kampieniem. Jestem tylko ciekaw, kurde, gdzie ten motor pojechał. Znając życie gdzieś tutaj z tyłu. Snajper by się tu przydał. Kurde, widzicie, że to pole jest podlewane przez wodę? Ja mam jakieś chyba wysokie ustawienia graficzne. Teraz mi tu kurde, ktoś wyskoczy i mnie zabije. Okej. Dobra, jeszcze tutaj z boku. Dobra, płot lepiej rozwalić, żeby nad nim nie skakać, wiecie, bo to potem widać, jak się skacze. Nożem go chcę zabić. Dobra, ci są rozwaleni. No nic, chodźmy bokiem trochę. Jestem ciekaw, jak co ja... O, patrzcie, kurde, ciekawe, co jest w tej szopie. Nie da się jej otworzyć. Myślałem, że ją tak rozwalę, jej ściany i ją otworzę trochę. Tu może być z boku. Zauważyłem wrogiego snajpera. Zachować czujność. Odbiór. Trochę życia stracił przy spadaniu. Tego już nie zabiłem. Asystę tamtego trafili. Miejcie się na baczności. Zauważyłem wrogi. Fak, 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 fak. Dobra, apteczka. Może cichutko tutaj, ale podoba mi się ta miejscowa. Wrogi śmigłowiec w rejonie waszych działań bojowych. Odbiór. Zauważyłem tam do snajpera. Odbiór.
Dobra, zabity. 46 tiketów im zostało. Aj, kurde, snajper mnie zabił. A, trochę się wystawiłem, no nic. Ale co swoje, to co swoje, zabiłem, to zabiłem. 3 tikety na moją ten. Na moje konto idą. O, naprawia je. Dobra, rozbity. No i teraz jedziemy naprzód. Okej, kurde, trafiłem coś. Motor padł. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Sorry, że się tak nie odzywam, ale się kurde skupiam na tym czołgu, bo ważne zadanie na mnie jest, ale widzę, że ten czołg mam, po pierwsze nie mam zooma optycznego, po drugie mam kurde radar zamiast niego. Po co mi radar? Przecież radar się do niczego nie przydaje. Nie wiem, kto mi ustawiał tutaj tą ten. Do tego mam taki celownik, co nic nie widzę w nim. Jestem ciekaw, czy ten czołg rozwalę, ale chyba nie. Chociaż zabicie wroga razy 200, to dwóch musiałem zabić. Musiało być dobrze. Chyba go naprawiają, co? Znacznik o drodze gdzieś z boku. A wejdźmy z boku, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jeżeli ich zaatakujemy sobie. Flanka, z flanki, patrzcie. Zwłaszcza, że oni tu gdzieś kurde wchodzą z tej strony. Tu nikogo nie ma. To jak Farming Simulator trochę wygląda. Farming Simulator, 19 tiketów mają. Więc przejdźmy się do ich bazy, zobaczmy, co możemy tutaj nastukać po drodze. Fuck. Aj, z kolesiem coś było nie tak, ktoś mu się jeszcze na plecach zrespawnował. No nic, 2 tikety ściągnąłem, 2 tikety, jesteśmy do przodu. Już niewiele im zostało, 11, ale jeden punkt podłożyli chyba, bo coś mruga. Tylko nie słychać oczywiście tam, gdzie ja jestem. Jedziemy motorem, co? Pojedziemy im na respa. 5 tiketów mają. Taki miałem dziwny plan, że rzucę granatem w czołg. Była niewielka szansa, taki może procencik był, że ktoś z niego wyjdzie, będzie go naprawiał. No. I to by było na tyle w tym odcinku. Sorry, że mało mówiłem. Ale ten. No ale tak to już jest, no. Czasem się trzeba skupić na grze. Proste. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.